Napisałam tę książkę z tego, jak to nazywamy dzisiaj obecnie, w kurwu. Ponieważ od kilku lat wkurwiają się ludzie, którzy zaczęli grzebać w naszych prawach, którzy demonizują naszą rzeczywistość, opowiadając o jakichś dziwnych, kosmicznych historiach, naprawdę przywołując nam tutaj średniowiecze. Więc jest to książka przede wszystkim wkurzonej kobiety na to, co ją zastaje w XXI wieku. Nigdy nie przyszło mi do głowy, że takie coś będę pisała, bo do tej pory zajmowałam się raczej literaturą i rzeczami przyjemnymi. Ta książka jest jednak lekko nieprzyjemna, bo opowiada o fundamentalistach religijnych, którzy nam dzisiaj urządzają świat w sposób chory, niestety zorganizowany, strategicznie przemyślany, masowym atakiem na zbiorący, ale jednocześnie jest też historią, i to jest coś, co mi daje jakąś nadzieję, niezwykłego zrywu kobiet, które przeciwko temu występują. Jestem częścią tego ruchu, jest tutaj też wasza historia, historia Polek, jest historia właściwie kobiet całego świata obecnie stających przeciwko religijnym fundamentalistom. Także mam nadzieję, że ten wkurwa sporwie i spotkamy się kiedyś razem na ulicach, bo nie wiem, jaki jest inny sposób na przepędzenie tych panów, którzy weszli już do świata polityki i piszą prawa za nas, nie pytając nas w ogóle o zdanie. Polecam. Do zobaczenia.